Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Radosław 86. Witam serdecznie Panie Stanisławie. Proszę o odpowiedź na moje pytanie, które zresztą ponawiam, gdyż ostatnim razem cenzura je nie dopuściła. Rozchodzi się o informację, jaką podał Pan kilka miesięcy temu, iż na wojnie Ukrainy z Rosją ta ostatnia zabiła liczny oddział polskich żołnierzy. Proszę to potwierdzić lub zdementować. Poza Panem tylko jakiś jeden niszowy portal powielił te rewelacje. Pozdrawiam. No, chyba tak do końca nie jest, że cenzura czegoś panu nie dopuściła, bo ja już na to pytanie odpowiadałem. O ile wiem, to na to pytanie już raz odpowiadałem. Otóż ja nie podałem informacji takiej, że jakiś zwarty oddział polskich żołnierzy został na Ukrainie wybity. Tylko że polscy ochotnicy, którzy uczestniczą w tym międzynarodowym legionie, że część z nich rzeczywiście została zabita. No to została, rzeczywiście tak jest. Pan Michał Stanisławiewicz. O, dziś pytanie etyczne i praktyczne. Ostatnio młody żulik zaczepił mnie w sklepie o coś do chleba. Nie dawałem się prosić, ale jak zaczął kręcić nosem i wybierać co droższe wędliny, to zacząłem żałować, ale zapłaciłem. Jestem dobrym człowiekiem czy frajerem? Przecież to był młody i w pełni sprawny, przynajmniej fizycznie człowiek. A to, co zaoszczędził w ten sposób na żywności, pewnie wydał na eliksiry. Co pan by zrobił? No akurat wiem, co bym zrobił, bo to robiłem tak. Ja czasami, jak ktoś mnie o coś prosi, tam panie kierowniku, czy tam kierowniku, bo to tak, tamtego, to ja chętnie, jak mam, to chętnie daję, bo no, trzeba ludziom pomagać w potrzebie. No i razu pewnego, kiedy byłem z córkami na spacerze w łazienkach, zaczepił mnie taki jegomość i powiada tam, bo kłamał oczywiście, że tam do biletu mu zabrakło i tego. Ja mówię, dobrze, proszę pana, to chodźmy, tutaj jest niedaleko taki sklep spożywczy, to co tam pan sobie życzy, to ja panu kupię. Bo mam tutaj 100 zł, to 100 zł panu nie dam, ale kupię panu i tego. Co pan tam będzie chciał? No i on nie chciał wejść do tego sklepu, mówi, to co tam pan będzie uważał, to niech mi pan kupi. No więc ja mu kupiłem takie rzeczy na kolację, chleb, masło, wędlinę, tak żeby tam się najadł, żeby jeszcze mu starczyło na śniadanie, ale pomyślałem sobie tak, sobie to bym kupił jeszcze coś. No to dlaczego? Jemu też kupię i kupiłem mu ćwiartkę wódki, żeby już miał dobrą kolację. No i idę do niego, on tam czekał i tam wręczam mu tę siatkę z zakupami. Jak zobaczył tę wódkę, to mówi, panie, będę się za pana modlił. No więc, wie pan, jak już się komuś coś daje, to nie trzeba mu żałować. No, powinien pan, jeżeli pan potem się panu, jak pan zaczął żałować, to powinien mu pan powiedzieć, kupię panu w takich i takich granicach. No i tyle. A jeżeli pan takiego zastrzeżenia zrobił, no to trudno, no trzeba, tam nie ma co żałować. Pan Damian Jasiński. Panie Stanisławie, jakie dwie życiowe rady dał mi pan na 30 urodziny? Dodam, że przeczytałem pana wszystkie książki, więc coś już tam zaczynam łapać. No to dałbym panu dwie rady takie. Jedną taką, żeby tak jak Lenin tam zalecał, żeby ufać i kontrolować, żeby pan nie był łatwowierny, bo to czasami bardzo można źle na tym wyjść. Ale też nie był pan zbyt podejrzliwy, tylko żeby pan po prostu sprawdzał, tak żeby pan sobie wyrobił, zawsze starał się wyrobić własny pogląd, a nie cudzy przyjmować. No i radziłbym panu,
bo to bardzo dobrze pomaga znosić rozmaite przeciwności losu, żeby pan starał się zachowywać pogodne usposobienie. To jest nawet ważniejsze, wydaje mi się, niż zdrowie, chociaż zdrowie to też jest dobre, ale jak się ma pogodne usposobienie, to nawet takie cierpienia można znosić w miarę znośnie właśnie i nie pozwolić się przygnębić tym trudnościom życiowym. Pan Edek, chuj cię obchodzi, no to kurczę, ale se pan krzywę znalazł. No dobrze. Witam wielce czcigodnego pana. Jest pan moim ulubionym publicystą. W mojej pracy wydarzyła się ostatnio taka sytuacja. Mój wujek zatrudnił Ukraińca do pracy, Wiktor, bo tak ma na imię. Kiedy poszedł ze mną na kawę i temat szedł na wojnę, wspomniał, że jak był 4 lata w Krakowie, to Polacy mu powiedzieli, że Rosjanie mówią, że banderowcy jedli dzieci. Na co ja spytałem, a ty Bandera? No ja tak, u nas wszyscy na Zachodzie banderowcy. Ty rozumiesz, jak ruscy Polakom gadają głupoty. Ja nabrałem głęboko powietrza i odrzekłem tak. Nie rozmawiam na takie tematy z Ukraińcami. To wasza sprawa, kogo sobie tam macie. Mam trochę odmienny pogląd i patrzę przede wszystkim na mój kraj, na Polskę. Na co on się zadumał lekko i więcej nie wspomina do tej pory ichniego geroja. Co by mu pan odpowiedział na moim miejscu? Ja bym mu odpowiedział, że nie słyszałem, żeby Rosjanie tak mówili, że banderowcy jedli dzieci tam na śniadanie czy na kolację. Natomiast poza wszelką wątpliwością jest to, że mordowali polskie dzieci. No i to nie to, że Rosjanie opowiadają, to my to wiemy. No i w związku z tym zapytałbym tego Ukraińca i co on o tym sądzi. Czy uważa, że jeżeli uważa nadal jako banderowiec, że mordowanie Polaków po to, żeby oczyścić przedpole dla jednolitego narodowo państwa ukraińskiego jest słuszne, to co on tu w Polsce robi? Na jakiej zasadzie liczy na polską życzliwość, że jeszcze mu będą w tym pomagały, będą mu w tym pomagali Polacy i ułatwiali mu, żeby przeżył i potem może co, żeby kontynuował te swoje ulubione rozrywki? No tak bym mu powiedział, bo to nie ma się co tam podlizywać nikomu, a Ukraińcom zwłaszcza. Pan Damian Jasiński. Panie Stanisławie, czy wierzy pan w kosmitów? Ostatnio media na świecie podgrzewają temat. Czy jest to przykrywka, czy faktycznie jest coś na rzeczy, jak pan uważa? Ja nie wierzę w kosmitów. Powiem tak, że jak Kongres Stanów Zjednoczonych zajął się sprawą UFO i to zupełnie na trzeźwo, no to doszedłem do wniosku, że knują jakąś ohydną rzecz, żeby wszystkich pod pretekstem tam, nie wiem, inwazji kosmitów chwycić za mordę. To ja zawsze podejrzewam, zwłaszcza takich ludzi, którzy mają skłonności totalniackie, a komuniści, których w Stanach Zjednoczonych wcale nie brakuje, mają skłonności totalniackie też, znaczy tylko oni przede wszystkim, no to ja to zapaliła mi się w tym momencie lampka ostrzegawcza. No bo tutaj, jeżeli oni naprawdę wierzą w kosmitów, no to znaczy, że palec na cyngle atomowym trzymają wariaci, no to bardzo niebezpieczne jest dla świata. Ale ja zakładam uprzejmie, że to nie są wariaci, tylko łajdacy, którzy chcą tutaj wykorzystać pretekst kosmitów i UFO, żeby wszystkich chwycić za mordę. Pan Szymon Księżopolski. Szanowny panie Stanisławie, chciałbym zadać panu dwa pytania. Pierwsze. Kilkakrotnie wspomniał pan, że wśród Ukraińców jedyną wyznawaną doktryną jest ta banderowska i żadna inna nie ma prawa jej zastąpić. Czy z racji wojny na Ukrainie powstaną bohaterowie wojenni, którzy wyprą Banderę z piedestału i czy będzie miało to wpływ na Polskę?
Ja to uściślę, bo to nie jest tak, że ja mówiłem, że jedyną wśród Ukraińców w ogóle wyznawaną doktryną jest ta banderowska. Ja mówiłem, że kiedy jest bardzo silna diaspora ukraińska w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Światowy Związek Ukraińców mieści się w Toronto. I kiedy byłem w Kanadzie, w Ottawie, to uczestniczyłem w takim spotkaniu w szerszym gronie, w którym był również prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który przez tych tam innych uczestników tego zebrania był krytykowany za to, że rozmawia z tymi Ukraińcami ze Światowego Związku Ukraińców. Ja go w związku z tym zapytałem, mówię, panie prezesie, jak pan z nimi rozmawia, no to pan się chyba orientuje. Niech mi pan powie, czy w tym Światowym Związku Ukraińców, nie, tu uściślam, jest reprezentowana jakaś inna opcja poza banderowską, a ten mi powiedział, że nie jest i niech by spróbowała być, więc to tak to wygląda. Moim zdaniem i tak samo jest w diasporze ukraińskiej w Stanach, to jest dominująca ideologia polityczna w diasporze, to z całą pewnością. To akurat mogłem się zorientować podczas swoich tam zagranicznych podróży po Ameryce. Ale myślę, że w Polsce też, Związek Ukraińców w Polsce jest też zdominowany. Tylko, że oni trochę się tutaj pilnują, bo to chcą unikać takiej ostentacji. A na Ukrainie to jestem przekonany, to o czym się przekonałem, jak byłem tam na Ukrainie, gdzie wszędzie na budynkach publicznych wiszą właśnie portrety Bandery i tak dalej, że to jest rzeczywiście jedyna taka prawdziwa, autentyczna ideologia polityczna. Reszta to są takie tam, róbmy sobie na rękę. Więc tak, tak to mówię. Czy będą bohaterowie wojenni, którzy wyprą Banderę z piedestału? No na razie bohaterami wojennymi są ci z pułku Azow. No ale to są banderowcy. To są banderowcy i to z najczarniejszym podniebieniem. W związku z tym nie wiem, czy nastąpi jakaś podmianka. Drugie pytanie. Obecnie polityka Unii Europejskiej ma na celu zakazać aut spalinowych i przejście całkowite na auta elektryczne. Ale jest to niemożliwe, gdyż na ziemi nie ma tylu złóż, między innymi litu, które nie są niezbędne do wytworzenia baterii. Czy według pana nadzieją mogą być silniki wodorowe? Z jednej strony mogłaby to być rewolucja, ale z drugiej, mając w pamięci katastrofy związane ze sterowcami, optymizm maleje. Dużo zdrowia dla pana i całej rodziny. Wie pan, no ja nie jestem tutaj, nie znam się na tym, więc nie będę się wymądrzał, czy silniki wodorowe, bo wiem, że takie prace nad zbudowaniem silnika wodorowego, takiego wydajnego, są prowadzone, jakieś studia. Ale nie wiem, czy one by były niebezpieczne, tak jak to sterowce. Bo sterowce w tej chwili na przykład są i potem, po tej katastrofie Hindenburga, to były napełniane nie wodorem, tylko helem, który nie jest taki łatwo palny, w związku z tym bezpieczniejszy. Ale powiadam, nie znam się na tym, więc nie będę się wymądrzał. Natomiast no, to, że auta spalinowe mają być zastąpione przez elektryczne, to moim zdaniem nie wynika z jakiejś obiektywnej potrzeby, tylko z tresury. Bo cała ta walka z klimatem jest w moim przekonaniu oparta na fałszywej przesłance. Na fałszywej i świadomie fałszywej przesłance, że zmiany klimatyczne, bo to do tego, że klimat się zmienia, to jest oczywista oczywistość. Klimat się zmienia. Na przykład w epoce kredy musiało być bardzo ciepło, dlatego że nawet na biegunach nie było czap lodowych. Była woda, bo temperatura powyżej 4 stopni, więc nie było w ogóle lodu na ziemi, tylko woda w stanie płynnym i w stanie gazowym. Musiało być bardzo ciepło.
Ale przecież nie dlatego, że był przemysł, że dinozaury pierwiały, tylko no, z jakichś innych przyczyn. Ja akurat mam teorię na temat, że to są przyczyny, mają charakter kosmiczny, na które ludzie nie mają najmniejszego wpływu, nawet gdyby chcieli. Ale ta fałszywe założenie, że zmiany klimatyczne następują na skutek działalności człowieka, jest całkowicie fałszywa. Natomiast wnioski to już są takie, żeby tam ludzi tresować i wziąć ich za mordę. No, żeby zaczęli robaki jeść, no to już rzeczywiście gorzej. Nawet Stalin na to nie wpadł, a tutaj nasi ci dobroczyńcy ludzkości wpadli. Jaras 2413. Panie Stanisławie, kto według pana przejmie ster żydowskiej gazety dla Polaków, jak Michnik się przeziębi? No jasne, kto? Jarosław Kurski. Przecież już teraz już ogłosił, że jest pochodzenia żydowskiego i tak dalej, więc no wszystkie ma kwalifikacje, żeby zostać przewodniczącym redakcyjnego Judenratu. Co do tego nie ma wątpliwości. Pan Staszek Kirsztyn. Panie Stanisławie, jaki powstanie system ekonomiczny po upadku tak zwanego kapitalizmu i czym będzie się on cechował? No komuna będzie. Komuna i to taka w najgorszym wydaniu. Być może, różnica może być taka, że ta pierwsza komuna to zaczęła się od terroru. No i duraczenie tam następowało równolegle. Natomiast ta druga komuna zacznie się od duraczenia. Już się właściwie zaczęła. No między innymi bardzo dużo młodych ludzi jest przekonanych, że kapitalizm jest szkodliwy. No to właśnie jest efekt duraczenia. Bo lewactwo, które opanowało uniwersytety, a za pośrednictwem uniwersytetów cały system edukacyjny, no po prostu duraczy młodych ludzi, którzy myślą, że to wszystko naprawdę. No i w związku z tym tam wymyślają jakieś cuda na kiju, trzecie drogi i tak dalej. Natomiast no i jakby kapitalizm upadł, no to będzie komuna. I tyle. To zresztą coraz więcej elementów komunistycznych jest i to niekoniecznie tutaj. Ja wielokrotnie przypominałem, tak i powtórzę się, jak byłem we Francji, inaczej może, za pierwszej komuny, za Stalina, był taki Hilary Minsk. Jeden z trójki wszechmogących Żydów, których tu Stalin przysłał, żeby nas stresowali do komunizmu. No i on był takim gospodarczym dyktatorem Polski w okresie stalinowskim. Wygrał wszystkie bitwy o handel, tam o przemysł i tak dalej. I on miał swój ideał gospodarczy w postaci planu doprowadzonego do każdego stanowiska pracy. Wydawało się, że tu komunizm to jest u nas, a na Zachodzie to nie ma go. Ale kiedy byłem w latach 80. na winobraniu we Francji w departamencie Saony i Loary, no i tam pojechaliśmy na winnicę pracować, zrywać te winogrona. Bardzo piękny był urodzaj i właściciel tej winnicy udzielił nam takiej instrukcji, żebyśmy tylko najładniejsze te kiście zbierali, a resztę żebyśmy obcinali i niszczyli w przejściach między rządkami tej winorośli, tak żeby to było widoczne, że zostały zniszczone. No, zastosowaliśmy się do tej instrukcji, zniszczyliśmy do pierwszej przerwy śniadaniowej, zniszczyliśmy tam no, chyba z połowę zbioru. I ja mówię do tego właściciela, mówię, proszę pana, no co pan robi? Zniszczyliśmy panu tyle tych winogron i pan nam jeszcze za to płaci. On taki rozgoryczony mówi, no tak. Mówi, ja mam tutaj naznaczoną maksymalną wydajność 50 hektolitrów wina z hektara winnicy. I gdybyście zebrali wszystko, no to bym przekroczył tę wydajność. I gdyby się to wydało,
to bym taką karę dostał, że musiałbym te winnice sprzedać. Ja mówię, a skąd ta gmina pańska tutaj wie, że 50 hektolitrów i to z każdej winnicy, a nie tam jedna 48, druga 55. On mówi, nie wiedzą. Oni tego nie wiedzą. Oni dostali taką rozpiskę z Departamentu Saony i Loary, bo to było w tym departamencie. Ja mówię, a departament to skąd wie? Bo on tym bardziej nie wie, powiada ten Francuz. Ale dostali taki limit, dostali z Ministerstwa Rolnictwa w Paryżu. A Ministerstwo Rolnictwa w Paryżu dostało to z Brukseli, z Komisji Europejskiej, dlatego że już wtedy, w 80-tych latach, produkcja wina w Unii Europejskiej była kwotowana. Ja sobie uświadomiłem, w czym ja biorę udział. Otóż właśnie jako najniżej pracuje, na najniższym stanowisku pracujący parobek, uczestniczę w realizacji planu ideału gospodarczego Hilarego Mintza. Plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. Otóż ten ideał komunistyczny został zrealizowany na Zachodzie. U nas to się nigdy do końca to nie udało, a tam się udało. I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.